to zastąpi Borisa Johnsona. W wyborach wystartuje ośmioro kandydatów w Wielka Brytania. Ośmiu kandydatów wystartuje w wyborach lidera konserwatystów. W pierwszej turze wyborów na nowego przewodniczącego partii konserwatywnej weźmie udział ośmioro pretendentów, którzy uzyskali poparcie przynajmniej 20 posłów, ogłosiły we wtorek władze ugrupowania. Nowy lider konserwatystów automatycznie przejmie urząd premiera Wielkiej Brytanii. Te osiem osób to, Kemi Badenoch, wiceminister w resorcie wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych, Suella Braverman, prokurator generalna Anglii i Walii, Jeremy Hunt, szef komisji zdrowia w Izbie Gmin, Penny Mordaunt, wiceminister handlu międzynarodowego, Riz Hisunak, który do 5 lipca był ministrem finansów, szefowa dyplomacji Lystras, tamtu Gentat, Szef Komisji Spraw Zagranicznych oraz Naddim Zahawi, który zastąpił Sunaka w roli ministra finansów. Przed upływem terminu na uzyskanie wymaganego poparcia z wyścigu wycofali się minister transportu Grand Habs Sadi Grzawit, który do 5 lipca pełnił funkcję ministra zdrowia oraz nieznany szerzej poseł Rehman Chishti. Natomiast minister spraw wewnętrznych Priti Petel ogłosiła, że jednak nie będzie się ubiegać o przywództwo. Wybory lidera konserwatystów. Pierwsze głosowanie w środę w środę wczesnym popołudniem odbędzie się, pierwsze głosowanie wśród posłów partii konserwatywnej. Po nim z wyścigu odpadną kandydaci, którzy dostaną mniej niż 30 głosów lub, jeśli wszyscy przekroczą ten próg, osoba z najmniejszym poparciem. Drugie głosowanie odbędzie się w czwartek, a trzecie w poniedziałek. Posłowie będą głosować w kolejnych rundach do wyłonienia finałowej dwójki co ma nastąpić najpóźniej do 21 lipca. Spośród nich zwycięzcy wskażą wszyscy członkowie ugrupowania w głosowaniu pocztowym. Nazwisko nowego lidera ma zostać ogłoszone 5 września. Tego samego dnia urząd premiera przestanie pełnić Boris Johnson. Po fali rezygnacji ze stanowisk rządowych Johnson ogłosił 5 lipca, że ustąpi ze stanowiska lidera konserwatystów oraz premiera, ale będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia następcy.